Wir haben gesehen in diesem Abschnitt, dass der Geist Gottes die Korinther in ihren Herzen und Gewissen anregen will von der Liebe des Herrn. Widzieliśmy w tym fragmencie, że Duch Boży pragnie Koryntian poruszyć w ich sercach, przedstawiając im miłość Pana Jezusa. Zunächst war es Nacht. Najpierw była w ich sercach noc. Wir waren alle durch Nacht gekennzeichnet. My wszyscy byliśmy nacechowani ciemnością nocy. Wir waren alle unwissend über uns und über Gott. My wszyscy tkwiliśmy w niezrozumieniu tego, kim jesteśmy sami i kim jest Bóg. Wir wussten gar nicht, wie schlecht wir tatsächlich sind. My w ogóle nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak złymi jesteśmy ludźmi. Wir wussten nicht, wie gerecht und heilig Gott ist. I nie wiedzieliśmy o tym, jak świętym i jak sprawiedliwym jest Bóg. Wir wussten auch nicht, wie Gott tatsächlich die Liebe ist. I nie wiedzieliśmy, co to znaczy, że Bóg jest miłością. Und diese Kälte kennzeichnete uns. Wir waren Feinde Gottes. I ta noc, ta chłod, ten chłód nocny, on cechował nasze serca. Takimi byliśmy, wrogami Boga. Jetzt sind wir Wissende. Teraz jesteśmy wiedzącymi. Jetzt singen wir gerne Lob, Dank und Anbetungslieder gerade. Teraz z radością śpiewamy pieśni chwały i dziękczynienia. Und damals haben wir Christus überliefert. A kiedyś byliśmy tymi, którzy wydawali Chrystusa. Wir wollen nichts mit dem zu tun haben, haben wir gesagt. Mówiliśmy w naszym życiu, nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. Der muss weg. Musimy go usunąć. Auf die grausamste Art muss er weg. Bez względu na okrutne sposoby, jakich się im będziemy imać, musimy go usunąć. Und jetzt gibt es keine größere und herrlichere Person für uns als die Person des Herrn Jesus. A teraz nie ma już większej i wspanialszej osoby dla nas jak osoba Pana Jezusa. Wir sehen, Gott hat ein Werk für uns getan auf Golgatha. Rozpoznajemy w tym, że Bóg uczynił pewne dzieło dla nas na krzyżu Golgoty. Hat ein Werk an unser Herz getan. Ale również uczynił pewne dzieło na naszych sercach. Will es ständig tun. I stale będzie go dopełniać. Noch ein Punkt, auf den ich eingehen möchte. Jeszcze jeden punkt, którego chciałbym tutaj się dotknąć. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Pan mówi tutaj, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Der neue Bund hat mit Israel zu tun. To wyrażenie, nowe przymierze, ono ma związek z historią Izraela. Wir lesen aus Hebräer 8. Z Hebrajczyków 8 przeczytamy. Den 8. Vers. 8. Vers. 7. oder? 8. Vers. Ach nie. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Also, der neue Bund hat nichts mit den Christen zu tun, sondern mit dem Haus Israel, mit Juda. A więc nowe przymierze nie jest rzeczą, która się odnosi do chrześcijan, lecz do domu Judy, do Izraela. Wir lesen Vers 9. Der 9. Vers. Z tego miejsca u Hebrajczyków. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami. W dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Es ist ein Hinweis auf den Bund, den Gott mit Israel am Sinai einging. Tutaj mamy wskazówkę dotyczącą przymierza, które zawarł Bóg z Izraelem na Synaju. Also dieser alte Bund steht mit Israel am Sinai in Verbindung. To jest stare przymierze, ono bezpośrednio odnosi się do Izraela, z którym je zawarł. Auf der einen Seite stand Gott und auf der anderen Seite stand das Volk. Jedną ze stron tego przymierza był Bóg, a drugą lud izraelski. Und diesen Bund hat Israel nicht eingehalten.
Tego właśnie przymierza nie dochował Izrael. Und deswegen gibt es einen neuen Bund. I dlatego Bóg postanowił zawrzeć nowe przymierze. Und dieser neue Bund gründet sich auf das Blut des Herrn Jesus von Golgatha. I to nowe przymierze jest przymierzem, którego podstawą jest przelana krew Pana Jezusa na krzyżu. Es ist wieder ein beidseitiger Bund. Więc znowu jest to dwustronne przymierze. Heute ist Esther nicht da, gestern war sie da. Heute? Heute ist Esther nicht da, gestern war sie da. Dzisiaj Ester nie ma, wczoraj była. Esther will in den Bund des Lebens treten. Sie will heiraten. Estera chce wstąpić w przymierze małżeństwa. Ona chce się wyjść za mąż wkrótce. Ihr Verlobter sagt ja und sie sagt ja. Żeby to się stało prawomocne, jej narzeczony musi powiedzieć tak i ona musi powiedzieć tak. Und so ist beim neuen Bund auch. Tak też jest, jeżeli chodzi o to nowe przymierze. Gott ist auf der einen Seite. Jedną ze stron tego przymierza jest Bóg. Und auf der anderen Seite ist der Jesus, der das Werk auf Golgatha vollbracht hat. A drugą stroną jest Pan Jezus, który spełnił to dzieło, które się dokonało na krzyżu Golgaty. Und jetzt gibt es vier Auswirkungen, die der neue Bund mit sich bringt. I teraz jest cztery rodzaje skutków, które przynosi to nowe przymierze ze sobą. Dieser neue Bund fängt an, wenn der Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und auf dem Ölberg erscheinen wird. To nowe przymierze, ono rozpocznie się przede wszystkim wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie w mocy i wielkiej chwale i Jego stopy staną na Górze Oliwnej. Wenn sein Reich aufrichtet. Po to, aby ugruntować tysiącletnie królestwo. Welche Auswirkungen haben wir? Jaki skutek mamy my? Wir lesen Vers 10 von Hebräer 8. W 8 rozdziale Hebrajczyków czytamy wiersz 10. Takie jest zaś przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Erste Segnung ist, ich werde mein Gesetz in ihren Sinn geben und in ihr Herz. Pierwsze błogosławieństwo tego przymierza jest takie, że zostanie włożone w ich myśli, w ich serca Boże prawo. Das ist ein Hinweis auf das neue Leben, was Israel dann bekommt. To jest wskazówka na nowe życie, które otrzyma wtedy Izrael. Ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Będę ich Bogiem, a oni staną mi się ludem. Ist ein Hinweis auf die Gemeinschaft, die sie dann mit ihrem Gott genießen können. To jest wskazówka na społeczność, którzy będą mogli zażywać z obecności swojego Boga z nim. Vers 11. 11 wiersz mówi: i nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Die Unwissenheit über Gott und sein Wort nimmt rapide unter uns zu. Ta niewiedza dotycząca Boga oraz Jego zamysłów bardzo szybko między nami się pomnaża. In unseren Ländern kennt man immer weniger die Bibel und ihr Inhalt. W naszych krajach coraz mniej zna się Biblię i jej zawartość. In Hosea 4, Vers 6 sagt Gott, w Hoseaszu 4, 6 wiersz mówi Bóg: mein Volk kommt an Mangel an Erkenntnis. Lud mój ginie z powodu braku poznania. Sie kommen Mein Volk ginie, kommt Ginie. Bóg mówi, mój lud ginie. Weil sie das Wort Gottes nicht mehr kennen. Mój lud ginie, ponieważ nie zna już mojego słowa. Aber dann im tausendjährigen Reich wird die Erkenntnis des Herrn da sein. Ale wtedy, w tysiącletnim królestwu, pomnoży się ogromnie, będzie obecne to poznanie Pana. Ale werden ihn Jesus erkennen. Wszyscy będą go znali. Vers 12.
12 wiersz mówi, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a ich grzechów nie wspomnę więcej. Hier haben wir die vierte Segnung. Tu mamy czwarte błogosławieństwo. Sie wissen, dass sie eine ewige Sündenvergebung haben. Mianowicie oni będą mieć żyć w świadomości, że mimo swoich ułomności posiadają wieczne przebaczenie Boże. Unter dem ersten Bund konnten sie kein vollkommenes Gewissen haben. Pod działaniem pierwszego przymierza oni nie mogli dojść do takiego pokoju sumienia. No eine zeitliche Vergebung. Wszystko było tylko na chwilę, odsuwanie tych grzechów, świadomości grzechów. Aber dann werden sie erkennen, dass ein vollkommenes, ewig gültiges Opfer da ist. Ale wtedy oni rozpoznają, że jest złożona doskonała, wieczna ofiara, która przynosi doskonały pokój. Willkommen zurück zu unserem Abschnitt 1. Korinther 11, Vers 27. Stąd możemy wrócić do naszego fragmentu 11 rozdziału. Wir sehen jetzt praktische Auswirkungen im Hinblick auf das Mahl des Herrn. Widzimy tutaj od tego wiersza praktyczne rezultaty dotyczące wieczerzy pańskiej. In Vers 27 wird gezeigt, dass wir in unwürdiger Weise am Brotbrechen teilnehmen können. 27 wiersz pokazuje nam, że istnieje niestety taka możliwość, by niegodnie spożywać wieczerzę pańską. Wer ist denn würdig, am Brotbrechen teilzunehmen? Kto jest zatem godny wziąć udział w wieczerzy pańskiej? Wer ist würdig? Kto jest godny? Im Grunde genommen sind wir von Natur aus alle unwürdig. W gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę naszą naturę, kim byliśmy, wszyscy jesteśmy niegodni. Nur der Jesus ist würdig, ne? Tylko Pan Jezus jest godny. In würdiger Weise meint aber, ale godnie, niegodnie ma na myśli, dass wir nicht an die Stellung, an die Position denken, die wir gebracht sind. Und unser Verhalten dementsprechend schlecht ist. To nie, niegodnym być, to tutaj oznacza, że nie myślimy we właściwy sposób o stanowisku, jakie zostaliśmy wprowadzeni, i lekceważąc je, prowadzimy życie niegodne. So ein unwürdiges Verhalten war zum Beispiel in Vers 21, dass jemand sich da betrank. Na przykład takim niegodnym pana postępowaniem było to, co było napisane w 21 wierszu, że ktoś jest pijany. Dass er kein Herz für den Hungernden hatte. Albo że nie miano serca dla tych, którzy są głodni. Dann würde das wird des Leibes und Blutes Herrn schuldig sein. Jeżeli tak będzie, to wtedy taki człowiek będzie winien ciała i krwi pańskiej. Wir haben vorhin gesehen, Blut und Leib muss man unterscheiden, nicht? Widzieliśmy już wcześniej, że krew od ciała trzeba odróżnić. Blut spricht von der Hingabe des Lebens. Krew mówi o oddaniu życia przez Pana. Und Leib von dem Körper. A ciało mówi o jego ciele, które zawisło na krzyżu. Der Körper hat der Jesus in den drei Stunden der Finsternis hingegeben ins Gericht. O tym ciele, które oddał Pan Jezus w 3 godziny ciemności, aby w nim wynosić sąd. Und wir würden im Hinblick auf beide Punkte schuldig sein. I ponieważ w odniesieniu do tych dwóch punktów jesteśmy całkowicie winni. Was heißt das? Co to znaczy? Wenn ich jetzt in unwürdiger Weise das Brot des Herrn oder das Mahl des Herrn zu mir nehme, dann würde dadurch die Leiden des Herrn Jesus vergrößert werden. To znaczy, że jeżeli ja teraz niegodnie żyjąc, niegodnie postępując w stosunku do tego, co Pan Jezus dla mnie wywalczył, tą śmiercią na krzyżu, to powiększam jego cierpienie, jakie on tam poniósł. Es gibt keine heiligere Tätigkeit, als zusammenzukommen, um Brot zu brechen. Nie ma na tej ziemi bardziej świętego miejsca i postępowania, działania, jak właśnie łamanie chleba w
gdy jesteśmy zgromadzeni przy stole Pana. Gibt auch nichts feierlicheres. Nie ma też wyższej rangą uroczystości na tej ziemi, jak właśnie to miejsce. Mit großem Ernst, mit großer Konzentration wollen wir das zu uns nehmen. A więc z głęboką powagą, w głębokiej koncentracji na tym, co to oznacza, pragnijmy przystępować do stołu Pana. Es wäre aber jetzt falsch, die Schlussfolgerung zu ziehen. Ale byłoby to niewłaściwe, gdybyśmy taki wniosek wyciągnęli. Dass wir eine Rangfolge machen in den drei Stunden des Zusammenkommens. Że my teraz, jakby można powiedzieć, stawiamy jakąś ludzką, wysoką poprzeczkę dotyczącą tej godziny łamania chleba. In allen drei Zusammenkommen zum Brotbrechen, zur Wortverkündigung, zum Gebet kommen wir als Versammlung zusammen, zum Namen des Herrn Jesus zusammen. Nie chodzi też o to, aby hierarchizować zgromadzenia i mówić, to jest ważniejsze, a to jest mniej ważne. Nie. We wszystkich trzech zgromadzeniach, jakie znamy, w ich formach, my schodzimy się jako zbór pański. Ein höheres Zusammenkommen gibt's überhaupt nicht. Nie ma wyższej rangą, wyższego rangu zgromadzenia na ziemi, jak do Pana. Wir freuen uns, wenn wir, eingeladen werden zur Hochzeit. Cieszymy się wprawdzie, jeżeli jesteśmy zaproszeni na wesele. Dann machen wir uns auch fein. Wtedy naprawdę się cieszymy i odpowiednio się zachowujemy. Sagt vielleicht eine, ja, beim Herrn kommt es doch nicht auf das Äußere an. Ładnie się ubieramy, a mówimy czasami, ach, przecież jeżeli chodzi o Pana, jak się przechodzimy do Niego, to nie chodzi o zewnętrzne sprawy. Er sieht das Herz. Przecież Pan widzi serce. Natürlich sieht er das Herz. Oczywiście, Pan widzi serce. Wenn wir hohe Gedanken über ihn haben, dann erfreut ihn das. Jeżeli mamy wzniosłe myśli o nim i wdzięczne, to raduje jego serce. Aber ist das äußere gleichgültig? Ale czy zewnętrzny wizerunek nasz jest jakiś nieważny w tym miejscu? Das innere und äußere bildet immer eine Einheit. Zawsze jest tak, że stan wewnętrzny serca i zewnętrzny sposób, w jaki się nosimy, to jest jedna jedność. Nach Kolosser 1 ist alles durch ihn und für ihn geschaffen. Według Kolosów 1 jest napisane wszystko przez niego i dla niego. Er will seine Freude daran haben. On widząc nas, pragnie mieć radość z tego, co widzi. Und wenn ich mir das Gefieder von den unterschiedlichen Vogelarten zum Beispiel ansehe, welch ein Kunstwerk. Gdy na przykład przyglądam się upierzeniu różnych ptaków, które Pan dla siebie stworzył, przecież to jest dzieło sztuki, każde jedno. Alles ist durch ihn und für ihn gemacht. Er wollte seine Freude daran haben. Wszystko zostało przez niego i dla niego stworzone. On chciał mieć radość w tym, widząc, jakie to jest piękne. Wenn er keine Freude an äußeren Dingen hätte, dann hätte er ihnen alle eine graue Farbe vielleicht gegeben. Gdyby on nie miał radości w rzeczach zewnętrznych, to wiedzmy o tym, że całe stworzenie i kwiaty wszystko stworzyłby na szaro. Wir wollen die äußeren Dinge nicht überbewerten. Nie chcielibyśmy przewartościowywać nadmiarę rzeczy zewnętrznych, nie. Ale nie bądźmy im również obojętni i nie degradujmy ich. Vers 28, jeder prüfe sich selbst. 28 wiersz mówi, nie więc człowiek każdy samego siebie doświadcza. Wie stehe ich vor dem Herrn? Jak staję przed Panem? Um mich prüfen zu können, muss ich das Wort Gottes kennen. Aby móc siebie samego przejrzeć w Słowie, muszę je znać. Wenn ich in den Spiegel gucke, zu sehen, ob meine Haare in Ordnung sind. Gdy na przykład zaglądam do lustra, aby zobaczyć, czy właściwie są ułożone moje włosy. Dann kann ich nicht 10 Meter vom Spiegel entfernt stehen. To nie może to się stać wtedy, gdy będę 10 metrów oddalony od lustra w nie patrzył. Ich muss nah an den Spiegel herankommen gehen. Muszę blisko podejść do lustra. Und so ist auch in Verbindung mit der Selbstprüfung. I dokładnie tak samo ma się sprawa, jeżeli chodzi o próbowanie samego siebie. Da muss ich mir innere und äußere Ruhe gönnen. Muszę sobie stworzyć zewnętrzne i wewnętrzne warunki spokoju do obcowania ze Słowem Bożym. Bin ich in Übereinstimmung mit den Gedanken des Herrn oder nicht? I by sprawdzić, czy ja i moje myślenie zgadzają się ze Słowem Bożym. Und wenn nicht, dann muss ich es bekennen. A jeśli nie,
to muszę to wyznać Panu. Da muss ich auch mein Verhalten unter Umständen ändern. To muszę również, jeśli tak jest, zmienić moje postępowanie. Jeder, der seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen, sagt Sprüche. Każdy, kto wyznaje swój grzech i porzuca Słowo Boże, mówi, ten doznaje miłosierdzia. Wir sollen also Selbstprüfen anlegen. A więc winniśmy sami siebie doświadczać i sprawdzać. Wann sollen wir die Selbstprüfen anlegen? Bitte? Wann sollen wir die Selbstprüfen anlegen? Jeszcze takie pytanie. Kiedy powinniśmy siebie sami doświadczać? Ja, natürlich ist doch klar, wenn wir zum Brotbrechen gehen. Oczywiście. Wtedy, kiedy idziemy na łamanie chleba. Wäre das der richtige Gedanke? Czy to byłaby rzeczywiście dobra myśl? Oder sollten wir es kürzer fassen? Albo powinniśmy to może krócej ująć? Wir lesen Gottes Wort morgens früh, nicht? Czytamy rano Ewangelium Słowo Boże. Zu den Mahlzeiten. Czasami do posiłków. Abends auch nochmal. Jeszcze wieczorem. Und immer wieder gucken wir in den Spiegel des Wortes Gottes hinein, nicht? Wciąż na nowo zaglądamy do tego lustra Słowa Bożego. Und wenn wir offen vor dem Herrn und seinem Wort sein wollen, dann merken wir auch Differenzen. Jeżeli jesteśmy rzeczywiście otwarci przed Panem i szczerzy, to stwierdzamy różnicę między nami a Słowem Bożym. Manchmal brauchen wir gar nicht warten, bis wir Gottes Wort lesen. Dann macht der Geist Gottes in uns schon deutlich, pass mal auf, das war nicht richtig. Czasami nie musimy nawet czekać do tego, że otworzymy Słowo Boże. Jeżeli żyjemy w społeczności z Panem, Duch Boży nam podsuwa taką myśl i mówi, uważaj, to nie było w porządku, co zrobiłeś. Also in dieser Aufforderung sind Männer und Frauen alle eingeschlossen. A więc do tego wezwania, by siebie samego doświadczać, są włączeni zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Denn wenn wir dieses Selbstgericht nicht praktizieren, jeżeli tego osądzania samego siebie nie praktykujemy, haben wir keine Kraft, keine Freude. Wtedy nie będziemy mieli ani mocy duchowej, ani radości. Die Freude am Herrn, sagt Nehemia 8, Vers 10 schon, ist eure Stärke. W Nehemiasza 8, 10 wiersz jest napisane, to radość w Panu, z Pana, ona jest waszą mocą. Geht ja nicht hier um körperliche Kraft. Nie chodzi wcale o moc fizyczną, sondern um geistige Kraft, um Widerstände überbrücken zu können. Lecz o moc duchową, aby móc przezwyciężyć duchowy opór. Dann genießen wir die Gemeinschaft nach einem Bekenntnis wieder mit dem Herrn und ist Kraft und Freude da. Gdy po wyznaniu i porzuceniu złego możemy znowu doświadczać tej społeczności z Panem, wtedy znowu powracali siła. Die Zielsetzung ist immer, dass wir teilnehmen. Powinniśmy zawsze mieć to przed oczyma, ten cel, aby być w tym właściwym sposobie, w łamaniu chleba i brać mu udział. Kann sein, dass ich etwas gegen meinen Bruder habe im Herzen. Może być, że będę miał coś w moim sercu przeciwko memu bratu. Oder ein Bruder etwas gegen mich hat. Albo może mój brat ma coś przeciwko mnie. Matthäus 5, Matthäus 18. 5 i 18 wiersz Mateusza. I 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Und immer werden wir aufgefordert hinzugehen. I zawsze jesteśmy w obu przypadkach wzywani, aby iść. Also die Selbstprüfung umfasst nicht nur mein persönliches Verhältnis zum Herrn, sondern auch mein Verhältnis zu meinem Bruder. A więc to doświadczenie samego siebie, ono obejmuje nie tylko naszą relację wobec Pana, ale również wobec naszych braci i sióstr. Petrus zum Beispiel ging hinaus und weinte bitterlich. Na przykład Piotr, gdy to do niego dotarło, wyszedł i gorzko zapłakał. Und je mehr wir das Selbstgericht üben, i im więcej będziemy właśnie to osądzanie samych siebie praktykować, so mehr werden wir auch Lob, Dank und Anbetung darbringen. Tym więcej będziemy zdolni do tego, żeby przynosić chwały i dziękczynienia i uwielbienia Bogu. Wenn wir zusammenkommen zum Brotbrechen, jeżeli zatem schodzimy się na łamanie chleba, aber auch sonst,
Bez względu na to, czy schodzimy się na łamanie chleba, czy przy jakiejkolwiek innej okazji. Was sagt Hebräer 13? Co mówi nam list do Hebrajczyków 13? Durch ihn und lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das sind die Frucht der Lippen, ist die Frucht der Lippen, die sein. Tam, gdzie jest mowa o tym owocu warg, które wyznają jego imię, i to nie tylko w zgromadzeniu, ale stale. Stale. Wir haben nochmal einen Hinweis auf das unwürdige Essen in Vers 29. Jeszcze jedną małą wskazówkę na to niegodne spożywanie wieczerzy w 29 wierszu. Wenn wir unwürdigerweise essen und trinken, dann kommt das niegodnie dahin, dass wir unter Gericht kommen. Wtedy, jeżeli tak się dzieje, to dochodzimy do takiego punktu, w którym po prostu musimy wycierpieć sąd nad tym. Was steht in Johannes 5? Co jest napisane w Ewangelii Jana 5? Wer den Sohn glaubt, wird nicht gerichtet. Kto wierzy w Syna, nie będzie sądzony. Hier steht gerichtet. A tutaj jest napisane sądzony. Was ist richtig? Co właściwie jest właśnie poprawne? In Johannes 5 geht es um das Gericht für die Ewigkeit. Nie, w Ewangelii Jana 5 chodzi o sąd na wieczność. Im Hinblick auf die Gläubigen, in einem Hinblick auf die Ewigkeit, werden die Gläubigen nicht mehr gerichtet, denn das Gericht hat der Herr Jesus getragen. Jeżeli chodzi o wierzących, to wieczny sąd im już nie grozi, dlatego że ten sąd wieczny poniósł Pan Jezus. Aber im Hinblick auf die Zeit, nicht? Ale w odniesieniu do czasu naszego przebywania na tej ziemi, unterliegen wir durchaus dem Gericht Gottes. Tutaj możemy jak najbardziej stać pod sądowniczymi działaniami Boga. 1 Petrus 4, das Gericht fängt an am Haus Gottes. Co mówi 1 Piotra 4? Że sąd Boży zaczyna się od domu Bożego. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, erntet er. Nie błądźcie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bo co człowiek sieje, to będzie żąć. Dieser Vers, Galater 6, Vers 7, ist seit unabhängig gültig. Ten wiersz z 6 rozdziału listu do Galacjan 7, on jest zasadą, która rozciąga się na wszystkie czasy. Er gilt für gläubige i für ungläubige. Która dotyczy zarówno wierzących, jak i niewierzących. Nie ma znaczenia. Wir kommen also unter Gericht. Apostelgeschichte 5 ist auch mal ein Beispiel, nicht das? A więc możemy niestety stanąć pod sądowym działaniem Boga. Również i 5 rozdział Dziejów Apostolskich nam to wyraźnie potwierdza. Da war ein Ehepaar, was geheuchelt hatte. Tam była para małżeńska, która w obłudny sposób zaczęła postępować. Ein zeitiges Gericht nahm sie weg. I pewien sąd, który się wykonał na ten czas i ograniczony w czasie sąd, niewieczny, on ich dotknął surowo. Hier haben wir in Vers 29 am Ende wird deutlich. Tutaj w 29 wierszu jest jeszcze na koniec bardzo wyraźnie podkreślone. Das Versagen bestand. Sie machten keinen Unterschied mehr zwischen dem Mahl des Herrn und einer natürlichen Mahlzeit. Że ta rzecz, ona nie jest tylko taka przypuszczalna, ale rzeczywiście miała miejsce. Po prostu byli tacy, którzy nie rozróżniali pomiędzy ciałem pańskim a zwykłym chlebem. Wir müssen schon daran denken, dass das etwas Besonderes ist, nicht? My musimy myśleć o tym, że to, co ten chleb wyraża symbolicznie, to jest coś absolutnie szczególnego. Sonst trifft uns das Gericht. Bo jeżeli nie, to nas dotknie sąd. Vers 30 sagt Paulus deshalb sind viele und euch schwach. 30 wiersz mówi, to dlatego jest między wami wielu z chorych i słabych, a nie mało zastępu. Wir sehen in der Aufzählung eine Steigerung der Schwere. My widzimy tutaj przy tym wyliczeniu, że ono jest jednocześnie pewną gradacją. Chorzy, słabi i ci, którzy zasnęli. Korynt war eine reiche Versammlung. Korynt był bogatym zgromadzeniem. Sie hatten an keiner Gnadengabe mangel. Nie mieli braku w żadnym z darów łaski. Und trotzdem sagt, viele sind. A jednak mówi apostoł, wielu jest takich.
Wie muss das Herz des Paulus geschmerzt haben? Jakżeż musiało to boleśnie ranić serce Pawła. Anderthalb Jahre hat er in Korinth schwer gearbeitet. Półtora roku ciężko pracował duchowo pośród Koryntian. Sie hatten die Grundsätze des Wortes Gottes sicherlich alle gut verstanden. Jeśli chodzi o te zasadnicze prawdy Słowa Bożego, z całą pewnością oni je dobrze zrozumieli. Sie ließen sich aber durch Gottes Wort offensichtlich zum Teil nichts mehr sagen. Można było powiedzieć w pewnym sensie, że tacy byli już nawet zacietrzewieni, że nawet nie można było nic im powiedzieć ze Słowa Bożego. Wszystko wiedzieli. Gott hatte sicherlich durch manchen prophetischen Dienst in der Versammlung dort Hinweise gegeben über Fehlverhalten. Z całą pewnością Bóg działał przez niejedno prorocze zwiastowanie w pośród tego zgromadzenia, by wskazać im na ich wyraźne błędy. Aber man hörte nicht mehr zu. Ale nie chciano już słuchać. Ociężały mi się stary. Das ging da rein und da raus. Chodziło jednym uchem, a drugim wychodziło. Herz wurde nicht mehr recht, Gewissen wurde nicht mehr recht. Serce nie było już więcej osiągane przez Słowo Boże. Sumienia były nieporuszone. Dann musste Gott gewissermaßen im Gericht eingreifen. A więc jeśli taki stan ludzi Bóg, to musiał sięgnąć pod swój własny sąd. Die Geschwister wurden schwach. I co jest napisane? Słabi się rozmnożyli. Keine geistige Energie war da. Żadnej duchowej energii już nie było. Wenn wir an uns denken, wie viel geistige Energie haben wir? Jeżeli myślimy o nas, jak to jest wśród nas? Jak ma niewiele mamy duchowej energii? Wenn wir uns immer wieder, auch jeden Morgen, jeden Abend, mit dem Opfer des Herrn Jesus beschäftigen. Jeżeli my każdego dnia i ranka i z wieczoru zajmujemy się osobą Pana Jezusa, dann wird uns die Schrecklichkeit der Sünde immer deutlicher. To będzie nam okropność grzechu ciągle wyrazistsza się stawała i będziemy od niego uciekać. Das führt zu praktischem heiligen Leben. I to prowadzi do praktycznego, uświęconego życia. Das führt zu einem Leben in Gemeinschaft mit ihm. To prowadzi do życia w społeczności z nim jedynie. Krank. Chorzy. So weit kann's kommen. Tak może się daleko to wszystko posunąć. Elisa ist an einer Krankheit gestorben. Elizeusz umarł na chorobę. Das ist an für sich das Typische, nicht? Właściwie można powiedzieć, przecież to jest typowa sprawa. Choruje się i się umiera. Mit zunehmendem Alter wird der Körper schwächer als Folge der Sünde. Im bardziej człowiek posuwa się w latach, tym bardziej słabnie ciało i człowiek staje się słabszy. Und er wird dementsprechend anfälliger im Hinblick auf Krankheiten. I w ten sposób staje się człowiek bardziej podatny na choroby. Przecież to jest proste. Krankheit ist oft ein Mittel, das der Herr benutzt, um das Leben auf der Seinen zu enden. Ale choroba jest w rękach Bożych bardzo często takim środkiem, którego On używa, aby jedną rzecz wyprostować w życiu wierzącego człowieka. Bei Elisa, diesem heiligen Mann Gottes, war es sicherlich kein Gericht. W przypadku Elizeusza, tego świętego człowieka, z całą pewnością nie było to sądem. Aber Krankheit kann ein Gericht sein. Ale choroba może być sądem. Wenn einer von den Gläubigen krank wird, dann wollen wir ganz vorsichtig sein im Hinblick auf ein Urteil. Gdy zatem ktoś z wierzących choruje pośród nas, bądźmy bardzo ostrożni w tym, aby to od razu traktować jako Boży sąd. Ein Gutteil war sogar entschlafen. Ale niemało również zasnęło. So schrecklich kann die Sünde sein, dass Gott sagt, ich kann dich als Zeugnisträger nicht mehr benutzen. Tak złym może być grzech, który rozmnoży się w życiu wierzącego, że Bóg powie, ja już więcej nie mogę cię używać jako świadectwo dla mnie, tutaj koniec. Wir merken, das ist schon eine ernste und heilige Angelegenheit. Rozumiemy, o czym mówi ten 30 wiersz, że to są bardzo poważne i rzeczy, których Bóg w swojej świętości nie działa. Übrigens, das habt ihr alle gemerkt, 1. Korinther 5, dieser Mann, der lebt immer noch nicht. Poza tym, zauważyliście to, na pewno ten mąż z 1. Koryntów 5, on mógł żyć dalej. Welche Gnade
welche Barmherzigkeit gibt uns Gott oft. To oznacza, jak wielką łaskę i miłosierdzie daje nam Bóg w obfitości. Heuchelei und Lüge bei der Apostelgeschichte 5 ausschlaggebend für den leiblichen Tod. Obłuda i takie nietrzeźwe życie wiary niestety były bardzo częstą przyczyną śmierci wśród wierzących tamtego czasu. Einer hat mal gesagt, wenn heute Heuchelei zum leiblichen Tod führen würde, wer würde dann noch hier sitzen? Niejednokrotnie rozważaliśmy to, gdyby obłudne, dwulicowe takie postępowanie było i dzisiaj sankcjonowane śmiercią, kto z nas by przeżył? Aber damals war der Anfang einer neuen Haushalt und die Christenheit war entstanden. Der Heilige Geist war ganz frisch und kraftvoll unter den Gläubigen tätig. Ale gdyby wtedy, na początkach tego chrześcijańskiego okresu czy epoki, działanie Ducha Świętego w tej świeżości było tak wspaniałe i wierzący tak byli blisko, można powiedzieć, doprowadzeni do tych błogosławieństw. Und deshalb hat Gott das Gericht direkt vollzogen. To Bóg również i ostrzegł głową na te rzeczy. An den göttlichen Grundsätzen ändert Gott nie etwas. Ale nie myślmy tak, jakby Bóg zmienił cokolwiek swoje zasady do dzisiaj. Nie. Aber im Lauf einer Haushaltung ist souverän, seine Barmherzigkeit noch größer zu entfalten. Ale w przebiegu przez całe wieki tego, można powiedzieć, co się dzieje w chrześcijaństwie, Bóg jest suwerenny, aby ustanowić inną miarę swojego miłosierdzia. Paulus ermuntert sie in Vers 31, wenn wir uns aber selbst beurteilen, so werden wir nicht gerichtet. Paweł w tej sytuacji pragnie ich jeszcze pokrzepić słowem z 31 wierszu. Wszak gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądzeniu. Der prophetische Dienst ist immer das deutliche Machen eines Fehlverhaltens, aber auch der Weg, wie man aus dem Fehlverhalten rauskommt. Służba prorocza, służba słowa w zgromadzeniu jest cały czas po to, aby doprowadzić wierzących do samoosądzenia siebie i aby mogli ujść przed sądem. Fehlverhalten aufzeichnen, das ist keine geistige Sache. Das kann nicht bald jeder. Samo wskazanie błędu i zła, jakie się dzieje, to nie jest żadna duchowa sprawa. To może każdy wytykać błędy. Aber ein Geist hier wird immer auch eine Seele dahin führen, dass die Seele wieder in glücklicher Gemeinschaft mit dem Herrn ist. Ale duchowe postępowanie, ono zawsze prowadzi duszę do punktu, w którym może jej pokazać, to jest droga wyjścia dla ciebie. To w ten sposób porzucisz to zło i dojdziesz do społeczności z Bogiem. Noch eine Besonderheit in dem Vers 31. Jeszcze jedna szczególność w 31 wierszu. Paulus schließt sich selbst mit ein. Że mianowicie w nim Paweł włącza się w grono tych, do których mówi. Gdybyśmy. Er sagt, wenn wir uns also selbst beurteilen. Gdybyśmy siebie sami osądzali, on mówi. Er sagt, bei mir kann es auch passieren, dass ich einmal mich nicht richtig beurteile. Innymi słowy, jakby chciał powiedzieć, i u mnie mogłoby się zdarzyć, że siebie samego niewłaściwie ocenię. Kennt ihr einen Mann auch, der sehr sensibel war im Hinblick auf das Gewissen? Czy znacie męża, który był bardzo czuły w odniesieniu do swego sumienia? Denke mal an David. Chciałbym wspomnieć Dawida w tym kontekście. Psalm 139. 139 psalm. Da lesen wir mal die beiden letzten Verse. Ostatnie dwa wiersze przeczytamy. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Dawid bittet also, Gott, erforsche mich immer mehr. Mein Urteil ist nicht vollständig. Bóg, przepraszam, Dawid prosi Boga, badaj mnie, mnie Ty zbadaj, bo moja ocena samego siebie nie jest wystarczająca.
Mach mir deutlich, wo ich nicht in Übereinstimmung bin mit deinen Gedanken. Popatrz i mi pokaż, gdzie moje myśli nie są takie, jakbyś tego chciał. Und David wusste auch, es geht nicht nur um die Taten und die Worte. I Dawid już wtedy wiedział, nie chodzi tylko o czyny i o słowa, sondern es geht auch um die Gedanken. Ale chodzi również o myśli. Auch die Gedanken müssen wir prüfen. Także i myśli musimy próbować przed Bogiem, czy one są takimi, jak On by chciał. Und sie verurteilen. Aby je po prostu potępić, jeśli trzeba. Vers 24 macht deutlich, Sünde führt immer zu Mühsal. A 24 wiersz mówi dokładnie, że grzech prowadzi zawsze do zagłady. Führt somit immer zum Gericht. Zawsze do sądu. Und David bittet dann, dass Gott ihn den rechten Weg leiten möchte. A David prosi Pana, aby poprowadził go dobrą swoją drogą. Vers 32 unseres Kapitels heißt es. W 32 wierszu naszego 11 rozdziału 1 Koryntów jest napisane. Wenn wir aber gerichtet werden, gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to. Es ist nicht das Normale, dass wir von Gott gerichtet werden. To jest powiedziane, gdy zaś jesteśmy. To znaczy, nie jest to normalną rzeczą, żeby Bóg sądził swój lud. Aber wenn dieser Fall eintritt, ale jeżeli taka rzecz stanie się konieczną, to czyni. Dann fängt das Gericht zuerst bei uns an. Wtedy on, jak ma sądzić, to sądzi najpierw od nas. Damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Po to, abyśmy nie poginęli razem ze światem, gdy on będzie sądzał. Die Welt ist zwar schon verurteilt, sie steht unter dem Urteil Gottes. Świat, w którym żyjemy, on już teraz jest pod balastem, można powiedzieć, wyroku Sądu Bożego, który nad nim jest wypisany. Aber das Urteil ist noch nicht vollzogen. Ale ten wyrok nie został jeszcze wykonany. Wir haben das Licht. My mamy światło od Boga na tą sprawę. Wir als Kinder Gottes, wenn wir sündigen, dann sündigen wir im Licht. Jeżeli grzeszymy, to grzeszymy, można powiedzieć, w świetle. Jako ci, którzy wiedzą. Deshalb fängt Gott immer mit den Seinen an. I dlatego Bóg zawsze zaczyna najpierw od swoich, jeśli ma sądzić. Offenbarung 2 und 3 kommt erst das Gericht über die Versammlungen. Drugi i trzeci rozdział objawienia uzmysławiają nam, że jego sąd i jego surowe słowa, one się najpierw zwracają przeciwko zgromadzeniu. Und dann Kapitel 18 über die falsche Kirche. I dopiero daleko później 18 rozdział pokazuje nam, jak on sądzi surowo fałszywy kościół na tym świecie. Jetzt kommen wir in Schlussfolgerung in Vers 33. W 33 wierszu dochodzimy do pewnego wniosku. Werden wir aufgefordert, aufeinander zu warten. Tu jesteśmy wzywani, aby czekać jedni na drugich. Wenn jeder kommt, wann er will, dann ist es manchmal schwierig, nicht? Gdy każdy przyjdzie, kiedy mu się podoba, bardzo to było ciężkie, prawda? Wir waren mal in einer Versammlung. Das saßen wir schon alle. Byliśmy w jednym zgromadzeniu, siedzieliśmy wszyscy. Viele tausend Kilometer von hier entfernt. Wiele, wiele tysięcy kilometrów stąd to było. Da stand der Bruder auf und nahm den Versammlungsbus und fing dann erstmal an, die Geschichte einzusammeln. Wtedy wstał jeden brat, wziął busa, który należał do zgromadzenia, wyjechał i objeżdżał jeszcze wiele miejsc, aby przywieźć najpierw wierzących do zgromadzenia. Die Zeit war festgelegt. Czas był postanowiony. Teil der Geschwister wartete. Część wierzących czekała na miejscu. Und dann fuhr erst einmal Bus los, ne? I on dopiero wtedy, gdy zobaczył, że ich nie ma, to po prostu wsiadł i objechał te wszystkie wioski. Vielleicht war das auch sehr schwierig in Korinth. Może podobnie było w Koryncie. Paulus sagt, wartet aufeinander. Mimo to Paweł mówił im to zalecenie dając, czekajcie jedni. Rücksicht aufeinander nehmen ist ganz wichtig. To znaczy dla nas dzisiaj bierzmy wzgląd jedni na drugich. To jest bardzo ważna rzecz. Wenn jemand hungrig ist, esse er daheim. Jeśli ktoś jest głodny, niech je w domu swoim. Also hier nochmal der Gedanke der Trennung. Eine normale Mahlzeit wird nicht in der Versammlung eingenommen, sondern zu Hause. Nie chodzi o to, żeby pozostawić kogoś, żeby sobie sam radził w domu z głodem. Tylko chodzi o to oddzielenie zwykłego posiłku od
wieczerzy pańskiej, żeby zrozumieć tą myśl. Denn er wollte sie vor dem Gericht schützen. Dlatego, ponieważ Paweł chciał, aby oni byli ochronieni przed sądowniczym działaniem Bożym. Das übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Nie wiemy dokładnie, co Paweł miał na myśli, jeśli chodzi o to słowo. Aber fehlt uns was in Gottes Wort? Ale czy nam coś brakuje w rzeczywistości w Słowie Bożym? Czy mamy jakieś braki? Nein, das Wort Gottes ist immer vollkommen. Nie. Słowo Boże jest doskonałe, ono jest dopełnione, ono ma wszystko dla nas, czego potrzebujemy. Es ist zum Abschluss gebracht worden. Na koniec ta myśl została tak sformułowana. Wir warten nicht auf neue Offenbarung. Nie, nie czekamy na nowe objawienie. Sondern wir warten auf das Wiederkommen des Herrn. Czekamy na to, że Pan spełni swoją obietnicę i przyjdzie. Wir freuen uns, dass wir morgen, wenn wir noch auf dieser Erde sind, vielleicht noch einmal die Möglichkeit haben, den Tod des Herrn zu verkündigen. My już teraz się cieszymy, jeśli Pan nam podaruje jutro rano taki przywilej, aby zgromadzić się, by znowu rozmyślać o Jego śmierci i ogłosić. Wir wollen es im Gegensatz zu tun zu dem, wodurch wir vor der Bekehrung gekennzeichnet waren. My pragnijmy to czynić zupełnie inaczej niż tak, jak schodziliśmy się, gdy byliśmy ludźmi przed naszym nawróceniem, którzy nie znali Pana. Wollen wir zeigen, co chcieliśmy, dass wir an ihn pokazać, że miłujemy Go i z miłością myślimy o Nim. Dass wir etwas verstanden haben von seinem wunderbaren Licht. Że zrozumieliśmy coś z tego cudownego światła, które przeniknął nasze życie. Dadurch wird er verherrlicht. On będzie przez to uwielbiony. Und wir sind ein Zeugnis von der wunderbaren Einheit, die gemacht worden ist auf der Grundlage von Golgatha. A my jesteśmy pewni tego wszystkiego, co On ustanowił dla nas na podstawie tego doskonałego dzieła na krzyżu Golgoty.